Dzień dobry. 33 palety folii spożywczej załadowane. Teraz obieramy kierunek Chorwacja. Jedziemy do miejsca, które jest całkiem blisko morza. Nie nastawiam się za bardzo na to, że pójdziemy nad morze, ale może akurat morze. A i za 3 dnie wielka rocznica? 18 sierpień 2022. Minie dokładnie rok, odkąd odebrałam Volvusia. No to jazda. Lecimy z rozładunkiem. Później szybki telefon do Lexa i wiecie co? Jedziemy na plażę! Plaża! Leć na plażę! Dobra, ale jeszcze pierwsze trzeba coś zjeść. Potem jedziemy na tą plażę. Miłego oglądania! Dzień dobry z okolic Hickster. Tak się to czyta? W Niemczech w każdym razie. Właśnie załadowałam 33 palety folii spożywczej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał załadunek, to zapraszam na jego TikToka, bo tam nagrywałam akurat materiały w pionie. A teraz jesteśmy już w drodze do Chorwacji. Jest 15 sierpnia, w Polsce świętujemy, w Niemczech większość landów nie świętuje. Ja pojechałam do takich, gdzie można normalnie pracować, także dzisiaj się zrzuciłam. Co ja w ogóle przywiozłam? Ach, jakąś samochodówkę w okolicy Hanoweru i przyjechałam tutaj na załadunek, załadowałam folię, spięłam pasami i wiecie co? Mam 12 ton tej folii i to jest taka waga, że już miałam tą certyfikowaną plandekę, więc to jest już taka waga, że wiecie, trochę bym mogła jechać bez pasów, ale to są rolki, wiecie, rolki lubią się toczyć, trochę nie mogłam, trochę można było to spinać, trochę nie, no i ostatecznie stwierdziłam, że tak trochę zepnę. Ale generalnie to tak mi się strasznie nie chciało, bo wiecie, jak można pod rampą ładować, no to komu się chce łazić z pasami, otwierać bok, no i spinać to pasami, prawda? Skoro się ładuje pod rampą. Ale powiem wam, że ostatnio mnie policja złapała, jechałam do pracy, nie miałam dużego przekroczenia prędkości, ale jakoś tam zagadałam i jakoś się udało. Strasznie mi zależało na tym, żeby nie dostać tego mandatu, ponieważ ja uważam, że mandaty chodzą parami. A ja mam czyste konto, nie mam żadnych mandatów, żadnych punktów i ja święcie wierzę w to, że jak się dostanie jeden mandat, jakieś punkty, to w ciągu miesiąca na pewno będzie drugi. Dlatego walczyłam po prostu, ten policjant dowiedziałam, że się śmiał z moich różnych żartów i się w końcu zgodził. Poszedł skonsultować z kolegą i w końcu się zgodził, więc się cieszyłam. Ale tak sobie pomyślałam, mandatu nie dostałam, ale kontrola była. Kto wie, czy drugiej nie będzie. I jakoś tak mi siadło na psychę, że tak powiem, że będę mieć jutro kontrolę. A mamy do przyjechania całe Niemcy, a wiadomo, że Niemcy to jest kraj mający bardzo precyzyjnie określone wymagania co do zabezpieczenia ładunków. Super precyzyjnie, chyba najbardziej w Europie. Austria wcale im jakoś nie ustępuje, kary są wysokie. Słowenia, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jak jest na Słowenii, ale powiem wam, co jeszcze ostatecznie przeważyło o tym, to, że wczoraj jak stałam na pauzie weekendowej pod Hanowerem na autohofie, wyszłam z auta i naprzeciw mnie dosłownie stał taki starszy kierowca. Coś tam trochę z nim pogadałam, miał auto oklejone, że wozi pomoc humanitarną na Ukrainie. Bo taki, wiecie, kierowca, co zjeździł całe życie. Trochę pogadaliśmy i on mówi, a jak tam się jedzie na południe, to Niemcy to wiadomo, ale tak, Austriak rękę wyciąga i czepia się o pasy. W sensie rękę wyciąga po mandat, nie że jakieś tam lewe pieniądze, tylko łapówka, tylko w sensie, że mandat, nie? Za pasy. Austriak czepia się pasów. Słoweniec tak samo się czepia pasów. Wszyscy się czepiają pasów i tak sobie pomyślałam, no zapnę te pasy, no niech mnie boli, nie? Ale zapnę te pasy. Pozapinałam te pasy, zobaczymy. Mamy 1100 km do celu, według nawigacji 14 godzin do jazdy. Mamy właśnie, jedziemy teraz prosto na Monachium. No, z Monachium. Na przestrzał na Słowenię i na Chorwację, jest lato, jedziemy do miejscowości Umar, która jest położona dosyć blisko morza. Nie nastawiam się na to, że będzie morze, ale jak znam Alexa, to się mogę wszystkiego spodziewać i on tak coś czuje, że on mnie bez powodu do tej Chorwacji nie wysyła. A poza tym to już jest miesiąc, w którym świętujemy rocznicę powstania Imagination i Volvunia, pierwsze urodziny. Jakoś by to wypadało zaświętować. Za 3 dni, rok temu, odbierałam Volvusia. Volvuniu, to jesteś taki cudowny, już roczek masz. Ja do ciebie w ogóle będę mogła mówić Volvuniu. Dobra, jedziemy.
tej trasy jakoś wam dużo nie pogadałam. Powiem wam szczerze, że mi czasami to jakoś nie idzie nagrywanie. Ale wiecie co? Z tego wszystkiego... Czekajcie, bo mnie gonią do roboty. Idę pasy odpinać. Gdzie was postawię? Rozładowane. Chodźmy teraz zobaczyć, co przygotował dla nas Alex. Dalej. Za chwilkę się wyjaśni, czy jedziemy na plażę, czy jedziemy dalej pracować. Jak myślicie? Pasowałoby coś pozarabiać, bo ja byłam przecież prawie że 2 tygodnie na wolnym. Co prawda po 6 tygodniach pracy, no ale wciąż. Dobra, dowiedzmy się. Plaża. Leć na plażę. Robota jest potwierdzona, ale na jutro. Okej. Okay. No, nie, mówię poważnie. Wolne. Czy to jest twój oficjalny rozkaz? Tak, to jest mój rozkaz. Jedziesz jutro rano, masz załadunek Skolowiński Gradec, masz dużo kilometrów do podlotu, ale do wieczora masz te... O której zaczęłaś Tacho? Dzisiaj zaczęłam Tacho o 5. Wykręciłam... Do 8. No to leć. Póki jeszcze nie ma... Do 14 masz czas, tylko załóż sobie kapelusz. Jak? Albo czapkę. A czemu do 14? No bo tam sobie będą upały potem. A, okej. Okay. No. Okej, okay. To ja byś mi tylko wysłał mniej więcej adres albo miasto po prostu, dokąd tam jadę, żeby jutro być na rano, żebym sobie rozplanowała i tyle. Aha, myślałem, że plaży. No dobra. Eee! To zaraz klikam. A, piękne no to jest. Bajo, jajo. Jajo, bajo. No to dzięki, super. Ciao. Hej. Hejo. Wiecie, jak ja się pakuję na plażę? Biorę torbę moją wolwowską pod prysznic, którą zawsze mam i robię tak. Tego nie potrzebuję aktualnie. Nawet nie zbieram, nie chowam, bo jak wrócę, to przecież od razu pójdzie z powrotem. A teraz tak. Ręcznik Super Tracker dostępny w moim sklepie supertracker.com. Szybko schnie, więc idealny. Więc tak, jeden ręcznik. Drugi ręcznik. To jest mój jeszcze stary. Też z tej samej firmy, tylko wyprodukowany dla mnie jeszcze lata temu, żebym przetestowała, czy rzeczywiście fajnie działa, więc to jest mój pierwotny ręcznik jeszcze. Pierwowzór, powiedzmy, Super Trackera. Koszulę białą weźmy. Dobra, normalnie szłabym na nogach, ale w związku z tym, że Alex powiedział, że rzeczywiście później będzie upał, to daje mi do myślenia, więc poprosiłam go, żeby mi zamówił taksówkę, bo Alex mówi płynnie po chorwacku. To jest jego kraj, znaczy to nie jest jego kraj, bo on jest Polakiem, ale uwielbia Chorwację. Poprosiłam, zamówił 10 minut, więc akurat koszulę wezmę na wierzch. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie. Już? O kurde, taksówka jest, ja pierdziu. Co oni tak? Jakim cudem? Dopiero zadzwonił. Ach, idę powiedzieć, tylko 3 minuty potrzebuję. Jest stroje kąpielowe. Kurde, gdzie jej dałam? Co ja zrobiłam do niej? Nie mówcie, że nie wzięłam tej torby wcale. Ha, są! Są. Mamy do wyboru 2. W zasadzie 3, ale ten chyba nie.
ale może wezmę do zdjęć, więc mamy taki żółty i ten, weźmiemy ten taki, nie? Taki jarający. Jezu, widzicie ten pół, tak? To nie patrzcie. Nie. No fajnie, fajnie, fajnie. Patrzcie, jestem, mam ten strój kąpielowy, no to wezmę białą koszulę. Jeszcze potrzebuję pieniądze, co? Potrzebuję pieniądze, no. Jeszcze filtr na twarz właśnie. Dziesiątka. Olgi, czekaj. Hi. So, we need to go to the beach. I don't know which one, but the nicest one. Taksówka kosztowała 15 euro. 2,5 kilometra, ale pół godziny iść, się męczyć. Już jestem tutaj. Ale nie tak szybko, jeszcze wpadam do hotelu, po pierwsze do toalety, po drugie na kawę i zobaczyłam kremówki, a tak dawno, takie wiecie co, kremówka jak polska, a starsi miałam ochotę już od dawna, ale przede wszystkim byłam jeszcze trochę pracy do zrobienia i to jest priorytetowe. No i przede wszystkim dla was materiały poskładać i od razu rzucić na Instagrama, na TikToka o 4 rzucam. Więc powrzucać materiały, więc zachęcam was do śledzenia mnie na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, bo tam wrzucam na bieżąco właśnie rzeczy z takich sytuacji. Więc te filmy tutaj na YouTube są zazwyczaj nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem, a jak chcecie na bieżąco, to właśnie tam. Sierpień 2022, rok w transporcie. Rok temu dobrałam Wolfiego. Zobaczmy, jak wyglądam. Wszystko dobrze, wszystko pod kontrolą. Ja pierdolę. Mam dość. Dzisiaj jest najgorszy dzień chyba z całego roku. Ja pierdolę. Ja, dobra, nie przeklinam. Wszystko dzisiaj nie idzie. Trzeba było się rozpiąć. Sprzęg mi się nie otwiera. Dzisiaj stwierdził, że się nie otworzy i koniec. No i co mu zrobię? Nie otworzy się, nie? Wczoraj byłam na plaży, wczoraj był zawaliściem. Ale wiecie co? Ale na plaży prysznice były pozamykane, powyłączane, bo niski stan wody. Zajechałam na stację jedną, nie było miejsca. Przewaliłam tacho, żeby zjechać na drugą, żeby w ogóle gdziekolwiek stanąć. Nie było prysznica. Dzisiaj 4 godziny załadunku, 30 stopni. To nie działa, tamto nie działa. W ogóle rampa pół godziny cofałam, bo jest taka w dziurze. To jest najgorsza rampa z całego roku i nie przesadzam. I na koniec się okazało, że most zabiera tyle solówki i te pralki się nie zmieszczą, bo wiedzą teraz pralki. Brakuje właśnie, most zabiera miejsce dla pralek i się nie da, więc trzeba się rozpiąć. No więc chciałam się rozpiąć. Sprzęg mi się do końca nie otwiera. Później się drzwi nie chciały zamknąć. Chłopaki do załadunku podnieśli dach, ale do końca dobrze nie założyli. A teraz te pralki są dosłownie do ostatniego centymetra i ciężko było. Nie było miejsca, żeby tak mocno szarpnąć z wypoczonością. Jezu, co za dzień. Ale mam szczęście do ludzi, więc spoko. Czekaj, czy to się zmyje, jak myślicie? Może się zmyje. I co myślicie, że się poddam? Ni chuja. Transport mnie, ja transport. Więc generalnie, w skrócie, to nie tak sobie wyobrażałam rok świętowania swojej firmy. Coś. Wolvi, rok temu ci odebrałam. Ty widzisz, co się dzieje?